Dobry wieczór, kłaniamy się ponownie z Ludziska Wielkopolskiego. Jesteśmy na drugiej części konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Zagłębiem Lubin. Wynik 2-2. Tym razem naszym gościem jest trener drużyny gospodarzy Dawid Szuczek. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I oddaję głos z prośbą o komentarz do spotkania. Wiedzieliśmy, że czeka nas trudne spotkanie, bo trener Stukowiec no, dzisiaj 300 mecz, więc sama ta liczba wskazuje na to, że już duże doświadczenie i jego drużyny zawsze dobrze funkcjonowały, było tak we wcześniejszych klubach również, dlatego wszędzie pracował długo. I z perspektywy meczu wiedzieliśmy, że też Zagłębie naprawdę trudno złamać, jak już tracą bramki, to często są to jakieś indywidualne takie błędy, dzisiaj też takie się przytrafiły. Natomiast całościowo wydaje mi się, że to był dobry mecz, przynajmniej z naszej strony. Myślę, że Zagłębie też miało swoje dobre momenty. Dla kibica na pewno zdecydowanie najlepszy mecz Warty pod kątem atrakcyjności w tym sezonie. Chcieliśmy zmienić trochę też sposób naszej gry. Przez ostatnie mecze nie traciliśmy bramek, mocno skupialiśmy się na obronie, bo to szwankowało na początku. No i chcieliśmy podejść trochę ze świeżą głową do tego spotkania i zacząć grać więcej w ataku pozycyjnym. Dobrze, że wczoraj było się spotkanie Villarreal z Lechem, bo mogliśmy podpatrzeć naszego kolejnego przeciwnika i trochę się uczyć od Villarrealu. Oczywiście tak mówię, to też w takiej żartobliwej formie, bo dzisiaj trochę więcej graliśmy w piłkę, ale no myślę, że tak. Pierwsza rzecz, mogliśmy trochę więcej z tego pojedynku wycisnąć, bo rzeczywiście kotłowało się pod polem karnym Zagłębia, ale z drugiej strony też przegrywaliśmy jeszcze w 70 minucie, więc trzeba szanować też to, że potrafiliśmy odmienić losy meczu. Na pewno Adamowi Zrelakowi nie było łatwo po tej niewykorzystanej sytuacji, ale wrócił praktycznie w pojedynkę, zrobił sytuację bramkową na 2-2. Sam wywalczył piłkę, szybko wznowił, wbiegł tak w swoim stylu, porozpojął wszystkich i siłą woli wepchnął piłkę do bramki. No, myślę, że na tym bym poprzestał. Okej, dziękuję bardzo. Teraz, jeśli są pytania, to zachęcam. Proszę bardzo. Później. Dzień dobry, Radosław Bałdański, po prostu o futbolu. Ja mam pytanie o Enisa Destana, bo jest pan takim trenerem, dla którego takie, jakby to powiedzieć, takie przywiązania systemowe, to czy gracz pracuje w pressingu, dostosowuje się do gry zespołu, jest ważniejsze niż jego indywidualne umiejętności i kreatywność. Wiemy, że Enis Destan gra teraz mało w meczach Warty Poznań, mimo tego, że strzelił gola w meczu z GKS Jastrzębie. I mam pytanie, na jakim etapie przyswajania tej takiej wiedzy drużynowej i tych automatyzmów jest teraz Enis Destan i kiedy możemy się spodziewać jego występów w większym wymiarze czasowym? Enis grał sparing z rezerwami Śląska, zagrał przeciwko GKS-owi Jastrzębie. Są to drużyny, które występują na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Strzelił w tych meczach jedną bramkę, oddał łącznie 3 strzały. Jeśli chodzi o walory w ataku, jeśli chodzi o zadania defensywne, ten sparing ze Śląskiem wyglądał fatalnie. Ten mecz w Jastrzębiu wyglądał już solidnie, jeśli chodzi o nasze założenia. Więc uważam, że idzie do przodu i wielokrotnie już podkreślałem, że liczę na to, że po przerwie na kadrę pomoże nam więcej. Na pewno jest to młody zawodnik, który chce się uczyć i widać u niego taką chęć, więc najważniejsze jest to, że notuje progres, my to zauważamy. No tylko tak po prawdzie no, rywalizuje z Kozakiem w naszej drużynie. Jest mu trudno wskoczyć. Wpuszczamy go na drugiego napastnika w końcówkach meczów, dostał swoje parę minut z Lechią, dostał teraz. No i niech walczy o to, żeby później w momencie, kiedy nadarzy się okazja wskoczyć od początku, żeby na tyle się pokazać, żeby już z tego składu nie wypaść. Panie trenerze, tak wracając do meczu, chciałem zapytać tak wprost, czy pan ma satysfakcję, że ten pierwszy punkt u siebie wreszcie został zdobyty i czy uważa, że ten remis był sprawiedliwy? No przede wszystkim uważam, że każdy punkt trzeba szanować. Jeśli chodzi o to, czy był sprawiedliwy, wydaje mi się, że mieliśmy ciut więcej razy piłkę pod polem karnym Zagłębia. Mamy jakieś takie uczucie, że oddawaliśmy trochę więcej strzałów. A żeby nikogo nie zmieniło to, że mecz wyglądał jak wyglądał, w ostatnim meczu Zagłębie grając z Jagiellonią oddało 29 strzałów na bramkę. Dzisiaj myślę, że nie oddało nawet 10.
więc no, potrafiliśmy naprawdę odpowiedzieć dobrze szczelnie w obronie. Natomiast no, jak się przegrywa 2-1, to cieszy się z punktu, jak się wyrównuje. Natomiast całościowo, jak się spojrzy na to spotkanie, to rzeczywiście pozostaje niedosyt i warto by było punktować za 3. Myślę, że te mecze w Grudzisku generalnie już po spotkaniu ze sobą gramy całkiem niezłe, bo i z Widzewem, i z Pogonią raczej zasługiwaliśmy na jakąś zdobycz punktową. Więc pewnie przyjdzie taki moment, że po wyrównanym meczu w Grudzisku wygramy. Dawid Dobrosz, Portal Meczyki. Co z Jakubem Kiełbem teraz, bo tam taką imprezę widzieliśmy. Wygląda to za dobrze. No, myślę, że ciężko będzie, żeby wrócił w tej rundzie. Zrobimy wszystko, żeby był przynajmniej na ostatnie spotkanie, bo wiadomo, że jak jest długa przerwa, to lepiej jest mentalnie w tej przerwie myśleć o tym, że przecież już zagrałem, jestem zdrowym zawodnikiem, niż czekać znowu na kolejny występ i liczyć te miesiące bez minuty, więc naszym celem jest to, żeby Kuba wrócił przynajmniej na końcówkę meczu ze Stalą Mielec i do tego będziemy dążyć. Na całe szczęście na tej pozycji mamy Matuszewskiego, więc pod kątem lewego wada jest ok, natomiast jest to ogromna strata, bo Kuba, niezależnie czy wchodził z ławki, czy grał w pierwszym składzie, a grał na kilku pozycjach już w tym sezonie, jest ogromną wartością dodaną, łącznie z tym, co robi w szatni, więc no, mocno nas ta jego kontuzja osłabia. Myślę, że dzisiaj akurat przez między innymi tę kontuzję, akurat ta ławka tak nie straszyła jak w poprzednich meczach. Pan chwalił zawsze ławkę, że było kogo prowadzić. Dzisiaj już było troszeczkę słabiej. No, prawda jest taka, że po pierwszych dwóch kolejkach nie chwaliłem. Potem było lepiej. Po meczu z Krakowią było bardzo dobrze. No, ale w momencie, kiedy Kopczyński i Kiełb wypadli z tej układanki, no to mamy dwóch mniej. Więc się rzeczy ta hierarchia się trochę przesuwała. Uważam, że w meczu z Lechią po zmianach to Lechia przejęła inicjatywę, że ta ławka trochę bardziej pociągnęła, Diawa, Terci, no i już nie pamiętam. Natomiast no dzisiaj uważam, że naprawdę te dwie zmiany, które zrobiliśmy wcześniej, i Kajtek, i Miłosz, dali dobre. Kolejna zmiana, dobra Kajtka, dobre wejście Szczepana, który wiadomo, że chce grać z Lechem i był taki podrażniony. Natomiast no, trudno oceniać Denisa i Milana, bo wyszli w samej końcówce, głównie dlatego, że zobaczyłem twarz Miguela i widziałem, że już tam jest ciężko, a wiadomo, jak wyglądają końcówki, potrzebowaliśmy ludzi, którzy jeszcze będą biegać. I do tego, no, chciałem wygrać mecz, daliśmy ludzi, którzy mogą strzelać bramki, Enis, Milan. Liczyliśmy na to, że jakieś z tych dośrodkowań się jeszcze dobrze zakończy. No i rzeczywiście w końcówce były dwa dośrodkowania, gdzie dużo ludzi było w polu karnym, bo oni wbiegali. Pewnie już Matuszewski i Miguel by tego nie zrobili, bo po prostu byli zmęczeni. Czy chciałbym zapytać tą serię u siebie, bo iść to wystąpiło w połowie kwietnia, nie wygraliście. Takie proste pytanie, co jest tego powodem? Skupiam się na tym, że wygrywamy na wyjazdach. Mamy teraz więcej meczów nie na swoich stadionach, więc to dla nas dobry prognostyk. Bo kiedyś pamiętam, że miał serię, że z Wigrami wszystko na wyjeździe nie szło, teraz odwrotnie. Prawo serii tak czasem działa. Ale w Wigrach też mieliśmy serię, że pół roku nie wygraliśmy meczu u siebie, a wygrywaliśmy wszystko na wyjeździe, potem było odwrotnie. Ja mam nic przeciwko, żeby to się odwróciło, jeśli chodzi o mecze domowe, oczywiście na wyjazdach. Chciałbym, żebyśmy dalej to kontynuowali. Nam się da trochę, mam wrażenie, o tyle lepiej na wyjazdach, że to bardziej kibice gości im przeszkadzają, naszym przeciwnikom, no bo przecież z kim nasi przeciwnicy mają wygrywać, jak nie z Wartą, jest takie nastawienie i coś się nie układa, my dobrze wybijamy z rytmu. No i zaczyna się ciśnienie na przeciwnika i im to też nie służy. W meczach u siebie coraz głośniej słychać też naszych kibiców. To na pewno wspomaga. Dzisiaj uważam, że byli naszym 12 zawodnikiem i w momencie, kiedy potrzebowaliśmy tego wsparcia przy wyniku 2-1, mocno nam pomogli, łącznie z tym, jak bardzo mocno wspierali Zrela i oklaskiwali po każdej akcji. I myślę, że to też dla nas było tutaj ważne i że w końcu się przełamiemy w Grudzisku jeszcze w tej rundzie. Tak, na koniec chciałem. Dzień dobry, panie trenerze, Kasper Adamczyk, Polska Tyka. Chciałem zapytać o kwestię defensywną, ponieważ ostatnio przy spotkaniu to były 3 sekundy, gdzie tracicie dwie bramki. Nie wiem, czy miał pan okazję, że którą z nim zobaczyć. Chciałem zapytać bardziej o tą pierwszą, kiedy Doleżal trafił z głowy, a wtedy najbliżej niego był Jan Grzesik. Chciałem zapytać, kto dzisiaj najbardziej miał odpowiadać za Doleżala, czy to była
trójka stoperowi, któryś z nich z założenia miał być najbliżej niego, czy nie było kogoś takiego przydzielonego? To pierwszą bramkę widziałem na naszej prawej stronie, czyli lewej Zagłębia, zaczęło tam być za dużo miejsca, nie doskakiwaliśmy tam. Jeden z zawodników z 10 sekund się bawił piłką pomiędzy nami. No i doszło do takiej roszady po pressingu, że Miguel został na dziewiątce z Relu na lewym skrzydle. Kupczak ze środka pola znalazł się na zamknięciu na dalszym słupku, bo wiemy, że Zagłębie lubi tam dośrodkowywać, a my już stamtąd traciliśmy bramki. W meczu z Koroną też Korona z tego miała sytuację po stałym fragmencie, dlatego zabezpieczamy tą strefę i zabrakło nam trochę doskoku przy dośrodkowaniu, plus Doleżal dobrze złapał plecy stoperów. My w polu karnym bronimy strefowo, więc każdy odpowiada za swoją strefę. Naprawdę zrobił to świetnie, oparł się na Janku Grzesiku. Mógł Janek oczywiście zrobić coś więcej, na przykład go sfalować, ale wtedy był wyrzut karny. Po prostu dobrze się zachował, dobrze złapał plecy. Są takie sytuacje, my też tak strzelamy, chociażby z Relak na miedzi, kapitalne złapanie pleców wtedy przeciwnika. No tak grają napastnicy, coraz częściej, bo to przynosi pożądany efekt. Jeśli chodzi o drugą bramkę, mam wrażenie, że trochę stanęliśmy, bo liczyliśmy, że będzie faul na Dawidzie Szymonowiczu. Wydaje mi się, że zabrakło nam trochę zabrania się ze środka pola. Nie do końca tą akcję widziałem, że tylko Matuszewski asekurował. No i rzeczywiście powstała tam ogromna dziura. Niestety no, przytrafił się taki dosyć duży błąd. Ale jest to koszt tego, że przez cały mecz mocno idziemy do przeciwnika, mamy taką wolę, żeby odbierać piłkę, sami chcieliśmy konstruować akcję. Siłą rzeczy nawet najlepsze drużyny na świecie nadziewają się na kontrataki po stratach i nam się to też dzisiaj zdarzało, ale z perspektywy całości uważam, że naprawdę zagraliśmy solidny mecz i w obronie, jeśli chodzi szczególnie o obronę wysoką i w ataku, a w tej obronie niskiej no, po prostu przytrafiły się nam błędy, natomiast no, Zagłębie ma bardzo dobrą jakość zawodników ofensywnych. Łącznie z tymi, którzy wchodzili z ławki, bo Starzyński, Bohar, Gabriel Daszwili i Doleżal. To jest naprawdę ekipa, która potrafi robić dużo szumu. Dieng też jest bardzo szybkim zawodnikiem i pamiętam, jak oglądałem go jeszcze w Wolfsbergerze, to robił tam naprawdę kawał roboty, więc nie dziwi mnie to, że tworzą okazję i oddają 29 strzałów na bramkę Jagiellonii. Jeszcze tak, no krótko, panie trenerze, chciałem zapytać, bo Lech jeszcze dwa mecze musi do derbów rozegrać, ale zostawiając Lecha, jak wy spędzicie ten czas? Bo czasu macie mnóstwo do derbów, ponad tydzień. Jutro będziemy mieli trening regeneracyjny i wyrównawczy, w niedzielę będziemy mieli czas wolny, od poniedziałku trenujemy, mamy sporo czasu, żeby się przygotować do meczu, no więc chcemy być dobrze przygotowani. Wiemy, że Lech pewnie do czwartku nocy będzie się mocno koncentrował na tym, co będzie się działo w wcześniejszych spotkaniach, więc oni tego czasu mają mniej. Zdajemy sobie sprawę, że to najlepsza drużyna w Polsce, mają co najlepszych piłkarzy, grają co najlepiej, zrobiła mistrza, jako jedyni grają w pucharach. No ale właśnie na nas nie ciąży żadna presja, więc fajnie jest jechać tam i Lech musi, a my możemy i możemy sprawić psikusa. Oczywiście będziemy chcieli to zrobić, bo no ile razy mamy przegrywać z Lechem. Dziękuję, myślę, że to dobry moment, żeby postawić kropkę. Bardzo, że Mateusz już też czeka. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Dziękuję też państwu. Za chwilkę trzecia część konferencji. Dziękuję bardzo. Dobranoc.